krótkim okresie potrzebna jest pomoc żywnościowa, ale ona tak naprawdę na dłuższą metę nie rozwiązuje problemu niedożywienia, głodu. Jeśli zwrócimy uwagę na sytuację tych państw, w których właśnie te problemy najbardziej występują, niektóre z tych państw mają niezłe zasoby, na przykład surowce naturalne, ale zarządzanie w tych państwach jest bardzo złe, duża korupcja i te państwa bez rozwiązania takich problemów jak własnych, jak chociażby korupcja i złe zarządzanie, nie poradzą sobie. Także tutaj jest potrzebna współpraca i dlatego już wiele lat temu powstał Europejski Fundusz Rozwoju EDF dla państw rozwijających się, który to adresuje, ale oczywiście tego problemu nie rozwiążemy, nawet jeśli będą szczere chęci, a myślę, że są, nie tylko deklaracje na Zachodzie, w Europie, ponieważ no, duża część problemu tkwi właśnie w samych państwach i tutaj jest potrzebna współpraca, pomoc rozwojowa. Ona występuje, ale może jest niedostateczna i myślę, że niezbyt efektywna do tej pory, bo na tym terenie oczywiście jest również wpływ i Chin, i Rosji, który idzie w nie trochę innym kierunku, raczej większej eksploatacji złóż i zasobów naturalnych w tych państwach za pomoc inwestycyjną.